Na co dzień pracuję w Szwajcarii, ale bardzo często jestem w Tarnowie. I co ja słyszę? Co ja słyszę bardzo często? Słyszę jakieś wielkie biadolenie. Słyszę, Tarnów to już nie to samo. To jest zaścianek, Tarnówek, tu jest w ogóle brak ciekawych inicjatyw, nic się nie dzieje. W ogóle miasto się wyludnia. Wszyscy sprytni wyjechali. Mam kontynuować? Młodzi nie wracają po studiach. A w ogóle to już nie jesteśmy województwem. No tak. Chcę wam przypomnieć, że nie jesteśmy województwem już od 20 lat prawie, więc chyba można się było przyzwyczaić. Ale oczywiście no, większość z tych opinii to jest jakieś zwykłe narzekanie, nie trzeba się tym przejmować. Ale i oczywiście nie posądzam was, nikogo tutaj, żeby powiedział, że nic się w Tarnowie nie dzieje, skoro na przykład mamy TEDx Tarnów. Ale część z tych opinii wynika albo z niedoinformowania, że ktoś nie wie, co się tak naprawdę dzieje tutaj lokalnie, ale niestety część ma oparcie w rzeczywistości. No i dzisiaj chciałbym wam przekazać jeden pomysł, jedno takie podejście, w które bardzo wierzę i które mam nadzieję, że otworzy dla was wszystkich pewne nowe możliwości, a być może w przyszłości zmieni oblicze naszego miasta. W środku tej nadziei, którą chcę wam dać, jest społeczność. Społeczność, proste słowo, jest to jakaś grupa ludzi zorganizowana, którzy dzielą zainteresowania, którzy mają wspólną pasję i którzy wyznają pewne podobne wartości. Społeczność, widziałem to na wielu miejscach i na świecie i w różnych naprawdę miastach różnej wielkości, ma wielką siłę zmieniania lokalnej rzeczywistości. To o tym wszyscy wiedzą. Możemy się zaangażować i zmienić naszą ulicę, osiedle czy miasto. To, o czym chcę wam dzisiaj powiedzieć, to to, że po dodaniu pewnego rodzaju magii, i o tej magii też powiem później, te społeczności lokalne mogą mieć oddziaływanie globalne i z drugiej strony mogą ściągać globalne pomysły do lokalnych po prostu warunków. Warto myśleć o tej globalnej skali w czymkolwiek się zajmujemy i cokolwiek robimy. Globalna skala pozwoli wam nawiązać nowe relacje, zwiększy widoczność, ponieważ więcej osób zobaczy, co po prostu się dzieje, a nie tylko nasi tutaj najbliżsi. Pojawią się nowe kontakty, a po pewnym czasie pojawią się nowe oferty biznesowe, może oferty pracy i tak dalej. Tak jak mówię, będziecie w stanie ściągać nowe pomysły, otwierać miasto na innowacje i zapewniać mu swego rodzaju rozwój. Pytanie, czy to rzeczywiście działa, bo to ładnie tak mówić, że łatwo coś wyskalować do globalnej skali. Widziałem to wiele razy i przyszedłem tutaj dać wam świadectwo, wróciłem z powrotem do Tarnowa, ponieważ tak jak było wspomniane, od ponad 8 lat zajmuję się społecznościami, a od ponad 6 lat to jest moja praca. W ramach mojej działalności jako program manager w Google pomagałem rozwinąć bardzo dużo społeczności, zwłaszcza takich startupowych czy deweloperskich, programistycznych, jakby to powiedzieć. A w wielu miastach pomagałem rozwinąć Google Developer Experts i Google Developer Groups. Google Developer Groups to są takie społeczności, które są w ponad 800 miastach na świecie, a ekspertów mamy ponad 600 w ponad 54 krajach. I widziałem, jak te społeczności, mając bardzo takie skromne początki, gdzie nikt nie przewidywał, jaką to będzie miało skalę, gdzie ludzie po prostu zaczęli dzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami, wymieniali się swoimi doświadczeniami. Potem zaczęły się pojawiać jakieś wspólne projekty, najpierw takie, które wykonywano po pracy, potem zaczęto robić rzeczywiście z tego coś poważniejszego, pojawiły się jakieś startupy. Jeśli jesteśmy w jakiejś większej sieci, to i pojawią się też inwestorzy w którymś momencie. I całość w końcu sprowadza się do takiego pełnego ekosystemu, gdzie mamy ludzi, wiedzę, jakieś przedsiębiorstwa i tak dalej. I widziałem, jak się coś takiego tworzy w Krakowie, nie wiem, w Singapurze, w Londynie i tak dalej, na różnych etapach oczywiście. I uważam, że nie ma powodu, żeby w Tarnowie też coś takiego nie powstało, ale do tego jest potrzebne nasze zaangażowanie. No i kilka dobrych praktyk, o których powiem za chwilę. Zastanawiamy się pewnie też, jakiego typu rezultaty może przynieść taka działalność.
Jest oczywiście tych rezultatów bardzo dużo i trudno je przewidzieć, ale wybrałem dla Was trzy takie przykłady, które mam nadzieję pokażą różnorodność tych rezultatów, bo nie chcę mówić tylko o tym świecie technologii, w którym żyję na co dzień, więc zatytułowałem je od tego, co przyniosły. Mamy efekt biznesowy, sławę i chwałę oraz sukces matrymonialny, który będzie na końcu. Efekt biznesowy jest najprostszy tak naprawdę i wszyscy się go spodziewają. Gdzieś tam za jakiś czas, jeśli mamy dużą grupę ludzi zaangażowanych, to coś tam się stanie, jakieś połączenia będą i efekt biznesowy przyjdzie. Moja historia, ta pierwsza jest taka, że jest najprostsza, bo dotyczy mnie. Wydarzyła się dla mnie kilka lat temu, to było jeszcze w Polsce. Miałem taką własną, jednoosobową działalność. Byłem programistą, pewnie część z Was zna taki świat. Pisałem jakieś projekty, ale również robiłem szkolenia. No i te szkolenia, mówiąc szczerze, były trochę nudne, bo to jakoś była część dużej firmy. Oni mieli swoje własne szkolenia, które po prostu musiałem co jakiś czas dostarczać. Ale w którymś momencie pomyślałem, że mój własny projekt ma dużo ciekawsze technologie i być może warto się podzielić z nimi ze społecznością. Zostałem prelegentem, przedstawiłem tą technologię. Tam było, nie wiem, około może 70 osób czy 80. Ale dzięki temu zacząłem żyć już tą społecznością. Poznałem ludzi z Krakowa, z Poznania, z Warszawy i tak dalej. I nie wiem, czy to był zbieg okoliczności, ale zaledwie kilka tygodni po tej mojej prezentacji na takiej właśnie globalnej grupie reprezentant bardzo dużej międzynarodowej firmy spytał się, czy jest ktoś tutaj, kto mógłby poprowadzić szkolenie właśnie z tego tematu, który ja przedstawiałem wcześniej. No ja się zgłosiłem i się okazało, że moja jednoosobowa firma podpisała kontrakt z bardzo dużą międzynarodową firmą na dostarczanie takiego szkolenia. Oczywiście było to dużo lepiej płatne niż te wszystkie moje szkolenia wcześniej. Jest to taki pierwszy efekt biznesowy. Tak, dziękuję. Drugi to, że ktoś może osiągnąć sławę i chwałę. Jest taki przykład z sąsiedniej naszej Ukrainy. Poznałem tam dziewczynę, która jest grafikiem, nazwalibyśmy ją designerem. W swoim mieście średniej wielkości tak naprawdę nie miała społeczności designerów, grafików, więc dołączyła znowu do społeczności technologicznej i pomagała przy promocji, robiła stronę internetową, a w którymś momencie, kiedy nadchodził takie duże wydarzenie, które się nazywa DevFest, zaprojektowała znak graficzny na koszulkę, na t-shirta taki promocyjny. No i znowu, przez to, że ta grupa była częścią z tych 800 grup na całym świecie, no to ludzie dowiedzieli się o tym designie i wszystkim się bardzo spodobał. I po tym czasie organizatorzy zaczęli pisać już do Google'a, że to jest super projekt i trzeba po prostu zrobić trochę więcej tych koszulek. Koszulek zrobiliśmy kilkanaście tysięcy w końcu, więc cała Europa, wszystkie DevFesty, kilkadziesiąt wydarzeń dowiedziały się o tej designerce, o tej graficzce. A nawet potem się dowiedzieliśmy, że zostało to też skopiowane przez grupy w Meksyku i na innych kontynentach. Także wydaje mi się, że to był bardzo dobry sukces tej dziewczyny. Ostatnia rzecz to jest taka, no już troszeczkę może naciągana, ale też bardzo ciekawa. Mam kolegę, i to się działo z kolei w sąsiednich Czechach. Mam kolegę, który kiedyś dawno temu jechał autobusem i jechała tam również dziewczyna. I bardzo mu się spodobała, miała piękne, długie włosy, ale że też jest informatykiem, tak jak ja, to nie wiedział, co zrobić z tym dalej. Ale ponieważ, tak jak ja, jest pasjonatem społeczności, podszedł do niej i powiedział, że on prowadzi taką grupę online dla osób dbających o włosy. Naprawdę. I ona dała mu swój e-mail, bo chciała dołączyć do tej grupy. I teraz, oczywiście on mi to powiedział kilka lat później, i ja nie wiem do końca, czy cokolwiek między nimi zaiskrzyło, nawet nie wiem, czy ona dołączyła do tej grupy, ale on po prostu wracając do domu, taki cały podekscytowany z tym e-mailem, zaczął robić tą grupę od zera, bo oczywiście jej nie miał wcześniej. I ją zrobił i ta grupa działa po dziś dzień. I są tam ludzie, którzy się interesują pielęgnacją, włosami, kosmetykami i tak dalej. I w końcu chyba jest to nawet jakiś sukces biznesowy. Także społeczność może Was doprowadzić do naprawdę wielu, wielu ciekawych rezultatów.
Pewnie się zastanawiacie, jak zacząć. Po to tutaj jestem, żeby trochę więcej o tym opowiedzieć. Fundament to oczywiście ludzie, zainteresowania i spotkanie. Znajdźcie ludzi w swoim otoczeniu, którzy mają podobne zainteresowania, spotkajcie się i porozmawiajcie. Podczas, gdy będziecie rozmawiać z tymi ludźmi, spróbujcie zauważyć tych, którzy mają pasję. Pasja to dla mnie, definicja pasji, to po prostu sprowadza się do tego, że to są tacy ludzie, którym się chce. Którym się chce coś zrobić, to nie zawsze są tylko zainteresowania, więc te osoby spróbujcie dokoptować do was jako organizatorów, jako tych pierwszych followersów, których tu widzieliśmy na filmiku wcześniej. Porozmawiajcie też o wartościach, które macie. No i oczywiście zazwyczaj jak myślimy o wartościach, to myślimy o tak górnolotnie, wolność, równość, braterstwo i tak dalej. To jest wszystko bardzo ważne, ale porozmawiajcie też o wartościach w kontekście waszej społeczności, czyli jeśli robicie rzecz X, na przykład, nie wiem, remontujecie stare samochody, to co jest dla was ważne w tym remontowaniu starych samochodów? Czy to są stare części, czy nowe części i tak dalej? Coś, co jest dla was ważne. Jeśli mamy już te fundamenty, to ja proponuję, żeby w kroku drugim przejść od razu o myśleniu o globalizacji. I to jest, wydaje mi się, coś, czego bardzo często brakuje różnym grupom lokalnym. Są w stanie zmienić środowisko wokół nich bardzo szybko, ale nie myślą o globalizacji. No i bardzo szybko, jak to można uzyskać? Jeśli mówicie po angielsku, to pierwszy krok można pominąć. Jeśli nie mówicie, to podszliwujcie angielski albo znajdźcie kogoś, kto dołączy do was i będzie służył za takiego komunikatora. Trudno zrobić globalną społeczność, jeśli nie będziecie się porozumiewać po angielsku. Po drugie, dołączcie do jakiejś sieci. Założę się, że wasze zainteresowanie jest jakieś dość ogólne i na pewno powstały już inne grupy i bardzo możliwe, żeby powstała jakaś organizacja, która skupia tego typu grupy. Dołączcie do nich, spróbujcie ich znaleźć w internecie. Będziecie w wielkiej sieci, przez którą będziecie się nawzajem wspierać. Jeżeli nie wierzę w to, ale jeżeli nie ma takiej organizacji, to sami ją załóżcie i wtedy ogłoście to całemu światu. Nie ma żadnego powodu, dlaczego tego typu organizacje muszą być w San Francisco czy w Londynie. Mogą być również w Tarnowie. Kolejną rzeczą, zacznijcie korzystać z globalnych narzędzi do zarządzania tą społecznością, do promocji wydarzeń i tak dalej. To jest kolejny krok, który pozwoli wam być bardziej widocznym. Jak zrobicie to wszystko, odbędziecie pierwsze, drugie, trzecie spotkanie, to się nagle okaże, że być może na przykład, nie wiem, organizacje, firmy i innych ludzi, których do tej pory w waszej działalności postrzegaliście jako taką lokalną konkurencję, wyjdą w ogóle z tego słowa, nie będą już waszymi konkurentami, zaczniecie ich postrzegać jako kogoś, kto może wesprzeć waszą działalność w tym globalnym całym świecie, ponieważ już nie będziecie walczyć o te same limitowane zasoby lokalne, typu klienci czy uwaga. I ostatnim krokiem, który można zrobić, to włączyć w taką grupę ekspatów. I ekspat to jest pierwsze trudne słowo, które będę używał, użyję jeszcze drugiego, ale sprawdziłem, oba są w słowniku języka polskiego. Ekspat to po prostu emigrant, można by powiedzieć, albo taki emigrant, któremu się trochę udało. Czyli emigrant, który gdzieś pracuje za granicą i jakby nie zajmuje go to na tyle, że ma czas myśleć o swoim mieście rodzinnym. Ja bym się chciał czuć taką osobą, no bo jestem dzisiaj tutaj u was, mimo że na co dzień mieszkam w Zurichu. Włączcie ich. W Tarnowie jest mnóstwo takich osób, które znają ekspatów. Znacie na pewno dużo osób, nie wiem, w Londynie, w Dublinie i tak dalej. Nie przekreślajcie ich od razu, spróbujcie ich włączyć w swoją społeczność i większość z nich na pewno będzie chciała nadal coś tutaj działać. Jeśli macie ogarnięte te dwie rzeczy, pomyślcie również przy zakładaniu takiej społeczności o to, kto tam powinien być. I jest bardzo dużo różnych strategii, jakimi zasadami powinny się kierować społeczności, które mają globalne ambicje. Starałem się to włożyć w jedno słowo i wyszło mi inkluzywność. Jest takie słowo w słowniku, to jest to drugie słowo, które jest trudne. Po prostu oznacza praktycznie otwartość, a tak naprawdę chodzi o to, że grupa jest inkluzywna wtedy, kiedy ma ograniczone wymagania co do kwalifikacji czy referencji dla nowych członków. Nie oznacza to, że przyjmujemy każdego jak popadnie i tak dalej. Można to sobie jakoś tam ustawić, ale powinniśmy się starać, żeby być w miarę otwartym. Trzeba się zastanowić, jak różnorodni ludzie są na świecie, a polityczność zazwyczaj pomaga, a najbardziej pomaga zdefiniowanie kodeksu postępowania.
że każdy wie, do czego się zapisuje i potem jako cała społeczność powinniśmy pilnować, że taki kodeks postępowania jest przestrzegany. Czego unikać? Na pewno na początku niepotrzebny jest wam zbyt duży formalizm. Po prostu znajdźcie tych ludzi i spotkajcie się. Nie musicie zakładać stowarzyszenia, wybierać komisji nadzorczej i tak dalej. Zastanówcie się również, czy potrzebujecie od razu sponsorów, mecenasów i patronów. Bardzo możliwe, że na początku nie jest to aż takie potrzebne, a będzie wam łatwiej operować. Nie bądźcie zbyt ambitni. Oczywiście bądźcie globalni, ale nie musi być tak, że nagle macie 10 osób, które sobie się spotykają, a za rok musicie mieć konferencję na 10 tysięcy osób. To jest wszystko ok. Większość społeczności, które ja widzę, one operują na zasadzie 50-80 osób, które się spotykają i wystarczy. I unikajcie transakcyjności, to jest chyba najważniejsze. Przychodzimy do społeczności, żeby coś dać i nie musimy od razu oczekiwać tych rezultatów. Jak pokazałem wcześniej, rezultaty przychodzą bardzo często trochę później. Transakcyjność i jej unikanie jest tak ważne, że najlepszą dobrą praktyką jest jej przeciwieństwo, czyli oddawanie społeczności, przekazując coś dalej. Czyli jeżeli ja otrzymałem jakąś przysługę od członka społeczności, jest ok przekazać tą przysługę dalej komuś innemu ze społeczności i tak to działa. W aktywnej społeczności ta karma wróci do źródła bardzo szybko. Zadbajcie o kanały komunikacji, zadbajcie o rytm aktywności, czyli na przykład, że spotykamy się w każdy trzeci piątek miesiąca. Angażujcie wszystkich. Społeczność to nie tylko organizatorzy versus uczestnicy. Wszyscy tutaj jesteśmy społecznością TEDxa Tarnowskiego, więc poczuwajmy się do tego. Jeśli trzeba będzie, nie wiem, poskładać krzesła, to zróbmy to razem. Dokumentujcie postępy. Ponieważ po pierwsze potrzebne jest to do promocji, chcecie przyciągnąć nowych członków, więc dokumentujcie, róbcie zdjęcia, a poza tym jak rozumiem, przekonałem was wszystkich, będziecie chcieli zacząć od jutra, więc za 10 lat będziemy potrzebować tych zdjęć, żeby zobaczyć na nas sukces. I jak jesteście przekonani do tego, to wejdźcie na taki profil Global Tarnów, to jest tutaj link, a to jest na Facebooku. Ja go założyłem przedwczoraj i tam jest kilka moich osób znajomych, takich ekspatów, którzy są z Tarnowa, ale działają gdzieś w świecie i brakuje na razie tylko was. Jeśli będziecie chcieli zadać dodatkowe pytania, czy po prostu porozmawiać o tym, co dzisiaj tutaj prezentowałem, to możemy to zrobić tam. Bardzo dziękuję.